Oszczędzanie energii to obecnie wyzwanie, które dotyczy wszystkich, począwszy od indywidualnych jej konsumentów, po przedsiębiorstwa i całe państwa. Celem, który jest tu do osiągnięcia, nie jest jednak tylko zmniejszenie kosztów działań i procesów zużywających energię. Oszczędzanie energii ma dużo większe znaczenie i odnosi się z jednej strony do malejących światowych zasobów paliw, będących źródłami energii, a z drugiej konieczności chronienia środowiska naturalnego człowieka, na którym odciska się nieskrępowane wcześniej korzystanie z takich źródeł energii, które przyczyniają się do efektu cieplarnianego całej planety. Wśród wielu działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, które podejmowane są w trosce o stan środowiska naturalnego, jest też realizowanie projektu doradztwa energetycznego, którego celem jest ograniczanie zużycia energii. Program dedykowany jest szerokiej gamie odbiorców, poczynając od osoby fizycznej, przechodząc przez wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, samorządy. Każdy, kto potrzebuje dowiedzieć się czegokolwiek o oszczędności energii w swoim budynku, o źródłach finansowania jakiegokolwiek przedsięwzięcia związanego z efektywnością, może się udać do nas jako zespołu doradców energetycznych w celu uzyskania jakiejkolwiek informacji. Usługi doradcze obejmują więc szerokie spektrum podmiotów. Pamiętać o tym powinni przede wszystkim indywidualni konsumenci energii, wśród których są właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych. Poza nimi to w sferze mieszkalnictwa również wspólnoty mieszkaniowe i mieszkaniowe spółdzielnie, ale też społeczności i przedstawiciele poszczególnych grup społecznych. Wśród beneficjentów programu doradztwa energetycznego mogą być też duże i małe przedsiębiorstwa i państwowe jednostki terytorialne, a w tym m.in. szkoły i internaty. Z doradztwa mogą korzystać również szkoły wyższe oraz organy władzy publicznej. To, na co konkretnie mogą liczyć zainteresowani, korzystając z doradztwa energetycznego, to wiedza dotycząca poprawy efektywności energetycznej w firmie, wiedza na temat odnawialnych źródeł energii, wsparcie doradcze w zakresie wdrażania innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań, wiedza o dostępnych na rynku źródłach finansowania inwestycji sektora energetyki, a ponadto wsparcie w weryfikacji audytu energetycznego. Audyt energetyczny jest bowiem ofertą, która jest skierowana do ubiegających się o dofinansowanie na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej oraz OZE. Usługi świadczone w ramach programu doradztwa energetycznego są usługami nieodpłatnymi. Znaczy to, że każdy, kto do nas się zwróci, uzyska jakąkolwiek pomoc i nie poniesie z tym jakichkolwiek kosztów. Podmioty, które uprawnione są do korzystania z bezpłatnych usług doradczych świadczonych w ramach tego programu, mają przy tym jasno nakreśloną ścieżkę kolejnych kroków, które należy poczynić, by w efekcie zrealizować cel, jakim jest oszczędność energetyczna. Wszystko zaczyna się zaś od kontaktu z konkretnym doradcą energetycznym. Żeby znaleźć kontakt z którymkolwiek z doradców energetycznych na terenie naszego kraju, należy wejść w pierwszej kolejności na stronę doradztwoenergetyczne.gov.pl. Tam można w łatwy i przejrzysty sposób znaleźć doradcę przypisanego poszczególnej gminie. W drugiej kolejności można znaleźć nas na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakładce doradztwo energetyczne. Tam też mamy szczegółowe wyszczególnienie, jaki doradca jest przypisany do konkretnej gminy. Komplet informacji dotyczących konkretnych doradców energetycznych, którzy są opiekunami konkretnych gmin na Dolnym Śląsku, dostępny jest na witrynie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakładce Doradztwo Energetyczne – Dane Kontaktowe. Do każdej gminy przydzielony jest jeden opiekun w tym względzie. Do każdego z nich podane są numery telefonów i adresy mailowe. Podobne możliwości daje też witryna internetowa programu doradztwa energetycznego doradztwo-energetyczne.gov.pl. Znajduje się na niej również formularz kontaktowy dla osób, które w poszczególnych gminach zainteresowane są szkoleniami dla energetyków gminnych.
Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy? Proszę Państwa, jesteśmy osobami, które zostały przeszkolone w sposób bardzo dokładny i nakierowany na wszystko, co jest związane z efektywnością energetyczną w każdym z sektorów naszej dziedziny. Czy to jest dziedzina osoby fizycznej, czyli domu jednorodzinnego, przedsiębiorstwa, samorządu. Udzielamy konsultacji naprawdę w szerokim zakresie. Wszystko, co dotyczy, jest związane z efektywnością, czyli oszczędnością naszej energii, która w konsekwencji ma przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. I oszczędność energetyczna, i ograniczanie zanieczyszczeń to dziedziny ściśle ze sobą powiązane. Dla właściciela mieszkania czy domu, dla właścicieli i administratorów wszelkich budowli, które są ogrzewane i korzystają z ciepłej wody użytkowej, najważniejsze są oszczędności w zużyciu energii, które można uzyskać dzięki zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań. Te nowoczesne rozwiązania biorą jednak pod uwagę również to, jaki mają one wpływ na naturalne środowisko człowieka. Doradcy energetyczni oferują m.in. wsparcie w weryfikacji audytu energetycznego, który jest obecnie wymagany przy realizacji takich inwestycji jak termomodernizacja budynku, modernizacja źródła ciepła, modernizacja sieci ciepłowniczej, modernizacja oświetlenia, a także działań związanych z modernizacją przedsiębiorstwa służącą zmniejszeniu zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej. A trzeba mieć świadomość, że błędne wykonanie lub niekompletny audyt energetyczny może skutkować wydłużeniem oceny wniosku o dofinansowanie, a nawet jego odrzuceniem. Doradcy energetyczni sprawdzają też zgodność audytu energetycznego z wymogami rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz weryfikują go pod kątem zgodności z kryteriami danego źródła finansowania. Zadaniem doradcy jest zatem przedstawienie zainteresowanym osobom tych najbardziej korzystnych dla nich rozwiązań, które wpływają na ich energetyczną efektywność. Efektywność energetyczna, proszę Państwa, najprościej rzecz ujmując, chodzi o to, żebyśmy dążyli do tego, żeby każda dziedzina naszego życia zużywała jak najmniej energii, tak? Wiemy, że energia kosztuje coraz więcej. Większe zużycie paliw potrzebnych do wytworzenia energii, czy to cieplnej, czy elektrycznej, powoduje większe zanieczyszczenie środowiska. Naszym zadaniem jako doradców energetycznych jest to, żeby spróbować ograniczyć tą konsumpcję energii w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności ma to się przyczynić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. No i najlepiej byłoby, gdyby było to wszystko powiązane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. W pierwszej kolejności mówimy tutaj o źródłach typu pompa ciepła, powietrze-woda gruntowa, fotowoltaika, systemy solarne, wszystko co jest odnawialne i pochodzi, nie wiem, czy to z energii wiatru, słońca, wody. Próbujemy włączyć w jakiekolwiek przedsięwzięcie, żeby to przedsięwzięcie było jak najbardziej efektywne. Rozwiązania energetyczne, które bazują na odnawialnych źródłach energii, stają się coraz bardziej dostępne dla wszystkich podmiotów, od indywidualnych konsumentów energii, którzy mogą je zastosować na przykład w domu jednorodzinnym, po instytucje i przedsiębiorstwa. Powszechność ich zastosowań wpływa zaś jednocześnie na obniżanie kosztów takich instalacji. Zresztą ważny w tym względzie jest nie tylko koszt budowy instalacji OZE, ale również stopa zwrotu takiej inwestycji liczona w latach jej użytkowania. Te wszystkie niuanse jest w stanie wyjaśnić zainteresowanym osobom doradca energetyczny. Jako zespół doradców energetycznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu prowadzimy cykl szkoleń. Są to szkolenia cykliczne, skierowane w pierwszej kolejności do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Oczywiście one są też udostępniane szerszej grupie odbiorców, osobom fizycznym, przedsiębiorcom. Zapraszamy do śledzenia naszej strony www.wfosgw.wrocław.pl do zakładki Doradztwo Energetyczne, gdzie znajdują się informacje na temat prowadzonych przez nasz zespół szkoleń z zakresu efektywności energetycznej. Zachęcamy do czynnego udziału w każdym ze szkoleń.
Jeśli ktoś zatem planuje inwestycje chroniące środowisko czy optymalizujące zużycie energii, szuka finansowania dla ich realizacji i oczekuje profesjonalnie dobranej oferty, powinien skontaktować się z doradcą energetycznym.